Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a to jest już 12 odcinek Witam. W dzisiejszym Witam będzie między innymi, a właściwie głównie, o problemach Kościoła w Polsce i na świecie. Będzie trochę o papieżu Franciszku, który namawia jednak rodziców, żeby wspierali swoje dzieci. Dziwne. O zbyt głośnym dzwonie we Włoszech i o swingersach z Ordo Iuris. Będzie też o jaszczurze, który znowu odleciał. Nim zaczniemy, dwie sprawy. Po pierwsze, chciałem tylko Państwa poinformować, że w Wielkiej Brytanii dosłownie parę dni temu zatrzymano 83-letniego kierowcę, który, jak się okazało, jeździ samochodem od 12 roku życia i nigdy nie miał prawa jazdy, nigdy nie miał żadnego ubezpieczenia i do tej pory nigdy nie zatrzymała go policja i nigdy nie miał żadnego wypadku. Jednym słowem, jeździł bez prawka przez ponad 70 lat. Szachmat, Piotr Kraszko. Teraz przypominam o subskrybowaniu tego kanału, bo jak nie będziecie subskrybować, to ja się po prostu wścieknę do cholery jasnej! Zaczynamy! A naszą drogę krzyżową rozpoczynamy we Włoszech, nieopodal Florencji, a konkretnie to w miejscowości Coverciano i nie mam pojęcia, czy to dobrze powiedziałem, gdzie mieszkańcy, delikatnie rzecz ujmując, nie przepadają za boskimi dźwiękami kościelnego dzwonu. Dlaczego, Państwo zapytają? Dlaczego oni nie lubią tych dźwięków? Przecież to bardzo miłe wibracje. I jest to również bardzo dobre pytanie, Szanowni Państwo. Otóż, jak się okazuje, dzwony w miejscowości biły od 8 rano do godziny 21 aż 200 razy dziennie, a okolicznym mieszkańcom przeszkadzała nie tylko częstotliwość bicia, ale i głośność. Mieszkańcy prosili proboszcza, by się trochę uspokoił, pisali listy do kurii, pisali listy do władz gminy i pewnie jeszcze gdzieś tam pisali listy, na przykład do rodzin na święta. W każdym razie tak się złościli, prosili przez 4 lata i nic. Aż w końcu przyjechali zaproszeni przez miejscowych eksperci do spraw ochrony środowiska regionu Toskania, przeprowadzili badania i wyszło, że owszem, dzwony biją zdecydowanie za głośno i niezgodnie z przepisami zawartymi w miejscowym prawie. W związku z czym ksiądz otrzymał karę finansową na 2000 euro i pozwolono mu bić w dzwony tylko raptem kilka razy dziennie. Co ciekawe, w Polsce parę lat temu mieliśmy do czynienia z podobną sprawą, tyle że w Polsce. Mowa tu o jednej z poznańskich parafii, która w 2020 roku została ukarana przez Inspektorat Ochrony Środowiska przerażającym mandatem na kwotę 300 zł, a przyczyną tej potężnej, ostatecznej kary były zbyt głośno bijące dzwony, które przeszkadzały mieszkańcom. Wtedy zagrożono parafii, że jeżeli nie wyciszą dzwonów, to kolejne kary będą nieuniknione. Co ciekawe, pogróżki doprowadziły do całkowitego wyłączenia dzwonów, bo jak powiedzieli obrażeni duchowni, przeszkadzały niektórym parafianom. Ale... Żeby była jasność, Szanowni Państwo, historia Polaków niezłomnych walczących ze dzwonami jest nieco dłuższa niż ostatnie 3 lata, bo choćby w 2017 roku w Rybniku nałożono karę na kilka kościołów właśnie za zbyt głośne bicie dzwonów, ale interweniował pan Ziobro i nagle okazało się, że karę można anulować. Podobna sytuacja miała miejsce w Toruniu rok wcześniej, czyli w 2016 roku i znowu dzwony były za głośne, ludzie chodzili wściekli po osiedlu Koniuchy. Swoją drogą, bardzo śmieszna nazwa na osiedle, ponoć wzięła się od pastwiska. W każdym razie w Koniuchach mieszkańców dzwony budziły o 7 rano, ponoć były tak głośne, że przy śniadaniu nie dało się rozmawiać. No i znowu przyjechali inspektorzy specjaliści od ochrony środowiska i zmierzyli decybele. Norma to 55, a było ponad 61 i bach! Kazano dzwony księdzu wyciszyć. Tak więc... Śmiało, Szanowni Państwo, historia sama nam tutaj podpowiada, że nie ma takiego sąsiada i takiego hałasu czy dzwonu, co się go nie da uciszyć. Buzię widzę w tym tęczu! I a propos hałasu, to wiadomość z ostatniej chwili. Raptor zwany Jaszczurem, czyli Wojciech O. Wel Jabłonowski, najsłynniejszy w Polsce mundurowy, chluba polskiej armii i legendarny polski aktor, właśnie został kolejny raz w swojej karierze zatrzymany przez policję. Tym razem Jaszczura zatrzymano, bo w trakcie sobotniej zorganizowanej przez siebie manifestacji antyszczepionkowców w Bydgoszczy zagroził śmiercią wszystkim parlamentarzystom, którzy zagłosują za tak zwaną ustawą Lex Kaczyński. Pan Jaszczur w trakcie swojego wystąpienia zasugerował również, że jego kamraci przygotowują już listę posłów i dziennikarzy, których należy postawić pod ścianą i... Mam nadzieję, że tym razem poseł Szczęść Boże, Kościół, Rodzina, Strzelnica, Grzegorz Braun nie będzie stawał w obronie Olszańskiego i jednak wszyscy zgodnie potępią tego łobuza, chociaż jak znam życie, to zaraz jakiś Marcin Rola czy inny idiota zacznie wyć, że mu przyjaciół się prześladuje. No nie pokażę Państwu nagrania z wiecu, bo to bardzo brzydkie nagranie, ale za to zaprezentuję Państwu jeden ze śmieszniejszych momentów z życia Jaszczura, kiedy tego najzwyczajniej w świecie odrobinę przytkało. Już się powiem, no naprawdę już się pomału zaczynamy z mężem pakować i zastanawiamy się, czy po prostu nie wrócimy do Polski. Z mężem? Tak, z mężem. Ty z mężem? Nie przejęzyczyłeś się? Ale wiesz, gdzie zadzwoniłeś? No tak, a to.
Tymczasem wracamy do naszego ciężkiego krzyża, który taszczymy w dzisiejszym odcinku i przenosimy się do Watykanu, gdzie z ust papieża Franciszka padają słowa jakże różne, jakże inne od tych, które mogliśmy usłyszeć w trakcie bydgoskiego wiecu. Myślę o rodzicach, którzy widzą u swych dzieci orientację homoseksualną. Jak sobie z tym radzić? Jak towarzyszyć dzieciom, a nie ukrywać się w postawie potępienia? Nie ukrywajcie się za postawą potępienia. Jeśli wasze dziecko jest homoseksualne, wspierajcie je. Papież zaapelował również do rodziców dzieci LGBTQ+, by nie potępiali swoich dzieci i by bezwarunkowo je kochali. Zwrócił również uwagę, że Kościół powinien ich, w sensie rodziców i dzieci, w tym procesie wspierać. Dlaczego o tym mówię? Bo to stosunkowo nowa sprawa czy sytuacja, że Kościół jawnie i głośno namawia rodziców do wspierania dzieci. No ale dobrze, że wreszcie po tylu latach jako instytucja zdecydowali się jednak na tak odważny ruch. W końcu nie każdy ma odwagę, by głośno i wyraźnie mówić, że dzieci należy kochać, troszczyć się i wspierać. Słowa papieża najwyraźniej wzięli sobie do serca Niemcy i 24 stycznia w ramach kampanii Out in Church aż 125 osób, w tym księża, diakoni, katecheci i pracownicy administracji kościelnej, ujawnili się jako osoby homoseksualne. Jak głosi ich manifest, sprzeciwiają się obowiązującej doktrynie Kościoła katolickiego, według której związki osób tej samej płci nie mogą zgodnie z objawionymi planami Boga zostać uznane. Autorzy manifestu domagają się zmiany kościelnego prawa pracy tak, aby orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie były w przyszłości podstawą do zwolnienia z pracy. Ponadto z nauk kościelnych mają zostać usunięte zniesławiające wypowiedzi na temat płci i seksualności. Osobom ze środowiska LGBTIQ+, nie powinno się też dłużej odmawiać dostępu do sakramentów świętych i wszystkich obszarów zatrudnienia w kościele. Co ciekawe, szanowni państwo, niemiecki episkopat pochwala akcję i wydał oficjalne oświadczenie. Nikt nie powinien być dyskryminowany, dewaluowany czy kryminalizowany z powodu swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Biskupi dodają, że kampania jest znakiem, że Kościół pracuje nad klimatem wolności od strachu. Generalnie trzeba przyznać, że w Niemczech panuje taki zgoła inny klimat niż w Polsce. My tu jednak jesteśmy krajem tolerancyjnym, bogobojnym. Tak zbiorczo mówię, bo myślę, że się państwo nie obrażą, jak tak nas wszystkich potraktuje jako jednolitą grupę, ale nie ma co się czarować, jesteśmy nią. W Polsce się ludzi szanuje, tak generalnie, jakby odgórnie jest to wręcz narzucone prawnie. Miłość do bliźniego i szacunek to jest to, z czym rodzi się każdy Polak. Mamy to we krwi i nieważne, czy prawa, moja prawa, czy lewa strona, wszyscy tu jesteśmy dla siebie tak po ludzku, szanowni państwo, dobrzy, otwarci. Czasem ktoś tam się denerwuje jadąc samochodem na innego kierowcę, ale to przeważnie Czesi są, to nie ma co tu statystyk zaburzać. Ale takie właśnie dobre serce to nasz znak rozpoznawczy w Europie i się Polaków w Europie ogólnie lubi i szanuje. Bo na przykład Czechów to już się raczej nienawidzi. Francuzi nas uwielbiają, a Niemcy nam wręcz zazdroszczą, szanowni państwo, bo tu jest pięknie, tu jest Polska, tu jest prawda i tu jest dobrze wszystkim, szanowni państwo. Tymczasem prorektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stwierdził tak niby od niechcenia, że jego uczelnia jest turbo święta. A w równie świętym Ordo Iuris dochodzi do wielkiego skandalu, szanowni państwo. Z instytutu odeszła cała masa działaczy, mówią o pewnych problemach w komunikacji, o różnicach w podejściu do pewnych tematów. Rozłam zaowocował powstaniem nowej organizacji pod nazwą Logos i Logos oczywiście nie wyklucza współpracy z Ordo, więc no bardzo miło z ich strony, trzeba przyznać. Ale najważniejsze w tym temacie jest to, jakie relacje zawiązały się w samej fundacji. Okazuje się bowiem, że nasi słodcy obrońcy wiary i tradycyjnych wartości trykają się ze sobą jak opętani, tylko się trykają i trykają. Usiedzieć nie potrafią łobuzy, tylko się trykają po biurach i rodziny niszczą. Tak, proszę państwa, jak plotki głoszą, w instytucie doszło do dzikiego romansu między wiceprezesem panem Tymoteuszem Zychem i Karoliną Pawłowską. Warto dodać, że on żonaty, a ona zamężna. Ponoć w siedzibie fundacji nawet doszło do bójki między wiceprezesem a wściekłym mężem pani Karoliny. Co ciekawe, ze strony ultrakonserwatywnej fundacji zniknęły już teksty i materiały dotyczące ostatniego ich pomysłu, czyli zakazu rozwodów. Nagle, jak rozumiem, ten pomysł wydał się być odrobinę niewygodny. Cóż, szanowni państwo, na koniec chciałbym jak zwykle zaproponować państwu, żebyśmy wspólnie komuś pomogli i tym razem zachęcam do wsparcia małego Szymona. Szymuś walczy z ciężkim nowotworem, mowa tu o neuroblastomii. Niestety nowotwór już zdążył się przenieść z brzuszka do kręgosłupa i szpiku chłopca. Szymon jest już w czwartym cyklu immunoterapii i jest również po ciężkich operacjach, a przed nim jeszcze piąty, czyli ostatni cykl i radioterapia.
Chłopiec jest, szanowni państwo, bardzo, 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 bardzo dzielny, bo mimo, że już właściwie odchodził, to jest z nami i bardzo chce być, bardzo też są tego jego bliscy, więc zachęcam państwa do wpłacania pieniędzy, które pomogą zorganizować Szymkowi i jego najbliższym wylot do Stanów, gdzie chłopiec będzie mógł przyjąć specjalną szczepionkę, mowa tu o kilku dawkach. Niestety jest to bardzo, bardzo, bardzo drogie leczenie, ale jest to też wielka szansa dla Szymka, więc śmiało, szanowni państwo, zachęcam do wpłacania i pomagania. Link do zbiórki zamieszczam w opisie tego filmu i zachęcam, byście państwo w komentarzach pod filmem wysyłali życzenia dla Szymusia. Szymek, trzymaj się! No i to już jest koniec, szanowni państwo, to już jest wszystko. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału i jak zwykle przeczytam pytanie, które ktoś zadał pod poprzednim filmem i zachęcam do zadawania kolejnych pytań. A dzisiejsze pytanie zadał albo zadała Jar OBT. A ja mam pytanie, czy jest chociaż jeden minister w obecnym rządzie, który jest normalny, jak bohater dzisiejszego odcinka pseudo-minister edukacji? Tak, uważam, że w obecnym rządzie wszyscy ministrowie są równie normalni, co pan minister Czarnek. A teraz nie witam, a żegnam państwa bardzo, 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 bardzo serdecznie.